Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Teorii Chaosu. Pozostał tydzień do premiery drugiego sezonu serialu, a twórcy dostarczyli nam kolejne zdjęcia. Dziś wam je pokażę, no i troszeczkę sobie o nich pomówimy. A więc zapraszam do oglądania. Zdjęcia, które się pojawiły, potwierdzają tylko niektóre teorie, które były przedstawiane w analizach na YouTubie. A więc mamy potwierdzenie, że pojawi się czwarty z atrociraptorów, którym jest Red. Pojawią się także monolofozaury, które jak wiemy były na Nublar w obozie kredowym. A więc teraz pytanie, czy zostały zabrane z Nublar na tą tajemniczą wyspę, na której znajdą się nasi bohaterowie, czy też po prostu jest to ta sama odmiana, tylko inne osobniki, które zostały właśnie tutaj sklonowane, a później zostały zabrane na Nublar do parku. Tego nie wiemy, ale jest to naprawdę bardzo ciekawe. Tak więc monolofozaury pojawiają się w drugim sezonie Teorii Chaosu. Cztery zdjęcia, które teraz zobaczycie, pokazują nam sekwencję na statku, na którym znajdują się nasi bohaterowie przed trafieniem na ten tajemniczy ląd. Możemy zobaczyć różne tablice ostrzegawcze dotyczące dinozaurów, a więc jest to statek przystosowany typowo do transportu tych zwierząt, a więc moim zdaniem jest to statek przemytniczy, także na pewno został wynajęty przez którąś z korporacji, albo nawet należy do niej. Nie wiemy tylko, czy jest to w końcu biosyn, czy też coś zupełnie nowego, czego jeszcze nie mieliśmy. A może jakaś odnoga Mantacorp, która została w jakiś sposób zachowana. Ciężko powiedzieć, ale naprawdę robi to się bardzo, bardzo ciekawe. Zwiastun do drugiego sezonu Teorii Chaosu ukazał nam pojawienie się nowej postaci, którą jest młoda dziewczyna. Jednak teraz te zdjęcia, które zostały opublikowane, pokazują, że nie tylko ona pojawi się w serialu jako nowa osoba. Mamy tutaj również Afroamerykankę, która jest dużo starsza od naszych obozowiczów i na pewno, bądź też przypuszczam, będzie to matka tej młodej dziewczyny, którą widzieliśmy w zwiastunie. Możemy też zauważyć, że opiekują się one dinozaurami. Najpewniej Gallimimem, a czy innymi gatunkami też, tego na tą chwilę nie wiemy. Można przypuszczać, że zajmują się ich jajami, bo na jednym ze zdjęć możemy zobaczyć na takim rozłożonym kocyku jedno z jaj. Warto zwrócić uwagę na ubiór tej nowej postaci, który kulturowo pasuje do Afryki. Jednak może to być mylące odnośnie lokalizacji, w której znaleźli się nasi bohaterowie, ponieważ jak wiemy, ludzie identyfikują się ze swoją kulturą niezależnie w jakim miejscu świata się znajdują, a więc nie byłbym tutaj do 100% pewny, że nasi ich bohaterowie znajdą się właśnie na kontynencie afrykańskim. Jednak wiele na to wskazuje. No ale póki co nie mamy na to potwierdzenia. Kolejne zdjęcia przedstawiają nam Suchomima i Majungazaura, a więc dinozaury, o których mówiono, że odegrają znaczącą rolę w serialu. I na pewno tak będzie, ponieważ dużo obrazów promocyjnych wskazuje, że to właśnie te dwa gatunki będą nękały naszych bohaterów. Suchomim już na suchym lądzie, a Majungazaur na statku. Chociaż kolejne zdjęcia, które można było zobaczyć w zwiastunie, pokazują, że Majungazaur na pewno też znajdzie się na tym tajemniczym lądzie. A więc te dwa gatunki dostaną na pewno dużo czasu w drugim sezonie Teorii Chaosu. No i na koniec to, co wszystkich najbardziej ciekawi, a więc sama Brooklyn, która pokazana jest naprawdę na wielu zdjęciach, no i możemy zobaczyć, że w końcu odegra ona naprawdę znaczącą rolę. Będzie miała duży wpływ na to, co będzie działo się najprawdopodobniej na tej wyspie, czy też tajemniczym lądzie. Można też dostrzec to, że przybędzie do naszych bohaterów, ponieważ wysiada z samolotu i na pewno znajduje się to lotnisko również na tym tajemniczym lądzie. Można też zobaczyć, że znajduje się w jakimś centrum dowodzenia, które wygląda na bardzo, bardzo stare, a więc nie mam pojęcia, gdzie nasi bohaterowie się znaleźli. Jedni powiedzą, że może to być nawet Isla Sorna, drudzy mówią, że to jest południe Afryki, a jeszcze ktoś inny powie, że to zupełnie coś nowego. Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, ale teoria chaosu naprawdę wkracza w taki
typowy, mroczny klimat, więc mam nadzieję, że w drugim sezonie dowiemy się dużo, dużo więcej, bo jak wiemy, po pierwszym sezonie zostało więcej pytań niż dostaliśmy odpowiedzi. Okej, ale ostatnie zdjęcie, które wam pokażę, będzie też takim porównaniem i nawiązaniem do tego, co przed chwilą powiedziałem odnośnie lokalizacji, a więc Isla Sorna. Zobaczcie sobie na to zdjęcie, gdzie widzimy naszych bohaterów i cień jakiegoś pterozaura. Ktoś powie pteranodon, no pewnie pteranodon, ale zwróćcie uwagę na zdjęcie, które również pojawiło się prawie 30 lat temu, a więc w Zaginionym Świecie, i porównajcie sobie cień tego pteranodona ze zwierzęciem, które pojawia się na zdjęciu z Zaginionego Świata. Czy nie jest one łudząco podobne? Czy dostaniemy odmianę pteranodona, która była w Zaginionym Świecie? To jest naprawdę ciekawe i mam nadzieję, że jak najszybciej dostaniemy odpowiedź na to pytanie, ponieważ Teoria Chaosu pojawi się na Netflixie już 17 października, będzie miała 10 odcinków, a na pewno nie będzie to ostatni sezon. Tymczasem ja dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Był to taki troszkę luźniejszy materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i słyszymy się tuż po premierze drugiego sezonu Teorii Chaosu. Trzymajcie się. Cześć.